7:09. Twój początek dnia. Mamy, drodzy państwo, singiel Sanach, która śpiewa nową wersję Akademii Pana Kleksa. Mamy, a w zasadzie będziemy mieli w kinach w styczniu nową odsłonę Akademii Pana Kleksa w postaci filmu. Mamy wreszcie książkę, którą mam w ręku, autorstwa pani Katarzyny Rygiel, o Kleksie, nowym początku. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. No właśnie, tak się zastanawiam głośno, skąd pomysł na odświeżenie, odkopanie, no i w zasadzie stworzenie na nowo tego Kleksa, bo tak jak pisze Piotr Frączewski, legendarna postać, jeśli chodzi właśnie o Akademię Pana Kleksa, to jest nowy Kleks na nowe czasy. Co się zmieniło? Co się zmieniło? W ogóle pomysł wyszedł od scenarzystów filmu, a książka po prostu towarzyszy filmowi. A co się zmieniło? Kleks pozostał taki sam. Jest tym miłym dziwakiem, szalonym profesorem, którego wszystkie dzieci uwielbiają, który potrafi czarować i który stawia na wyobraźnię. Dokładnie tak samo, jak było to w Akademii Brzechwy. Natomiast zmieniło się... A jest Mateusz. Mateusz również jest niezmienny. Mateusz i jego historia. Natomiast zmieniła się Akademia. W szkole mogą się uczyć dziewczynki. To jest ogromna zmiana i to jest też taka zmiana, myślę, której mogłyby oczekiwać współczesne dzieci, które przecież chodzą do koedukacyjnych szkół od zawsze i dla których ta szkoła dla chłopców znana z Akademii Pana Kleksa, tej klasycznej, no może być trudna do przyjęcia czy nawet do zaakceptowania. I tak sobie myślę, że to, że bohaterką jest dziewczynka Ada, jest też takim ukłonem w kierunku właśnie dziewczynek, które mogą po latach czytania o przygodach Adasia mogą teraz no, poczytać o kimś, z kim mogą się utożsamić. Właśnie Ada jest taką osóbką bardzo prężną, energiczną, porządkowaną. No bardzo taką, można powiedzieć, ciekawą przez to, że wiele może, tak? Ma taką moc sprawczą, można powiedzieć. No właśnie, a jak to jest, jeśli chodzi o tych, którzy pamiętają tę poprzednią wersję Akademii Pana Kleksa? To jest ciąg dalszy tamtej historii, czy zupełnie nowa opowieść? Ile jest tam kontynuacji, a ile po prostu nowej historii? To jest taka historia bardziej alternatywna. Tak jak czytamy na okładce, co by było gdyby? Gdyby bohaterką tej opowieści była dziewczynka. Także motywy z Akademii Pana Kleksa, tej klasycznej, będą się powtarzać, czyli to jest szkoła, to jest profesor Kleks i historia Mateusza, wokół której zbudowana jest cała fabuła. Natomiast cała reszta właściwie jest czymś nowym. I myślę sobie, że ci, którzy znają starą Akademię, mogą no, znaleźć tutaj coś zupełnie innego. Podobne wartości, ale przedstawione w zupełnie nowy sposób. I myślę sobie, że no różne są głosy, bo wiadomo, jednym się to podoba, innym się nie podoba. Ale na pewno warto poznać tę nową historię, żeby się przekonać, no jaka jest przede wszystkim i czym tak naprawdę różni się od tej starej Akademii. Powiedziała pani o wartościach, które są takim wspólnym mianownikiem łączącym tę poprzednią wersję Akademii z tym dzisiejszym nowym Kleksem na nowe czasy. Jakie to są wartości? To jest właśnie ta ogromna wiara w moc wyobraźni, która to wyobraźnia no jest w stanie zapewnić nam realizację wszelkich marzeń. Jeśli tylko uwierzymy w to, że potrafimy, że możemy, to te marzenia na pewno się ziszczą. Bohaterowie, dziecięcy bohaterowie Kleksa, nowego początku, to są dzieci wybrane jakby przez pryzmat tego, co im w duszy gra. Każdy z nich ma jakiś ukryty talent, każdy z nich ma wielkie marzenie i profesor Kleks właśnie gromadzi je po to, żeby one w Akademii nabrały tej pewności siebie, nauczyły się walczyć o to marzenie i w jakiś sposób je mogły zrealizować. To jest jedna sprawa, to jest realizacja tych marzeń. A poza tym to jest także lojalność, jeśli chodzi o to, co, jak traktujemy swoich przyjaciół. To jest także no, chęć
odkrycia zagadki, czy chęć pomocy, nie pomocy, chęć odkrycia, co stało się z tatą Ady. Także no to są takie ponadczasowe rzeczy, które w tej historii będą się przewijać. A jak te ponadczasowe rzeczy zainstalować w dzisiejszej rzeczywistości? Mam na myśli rzeczywistość, w której dzieciaki, które mogą sięgnąć po książkę, no po film może trochę łatwiej, ale to jest rzeczywistość bardzo już innych przyzwyczajeń do telefonów, do szybkich mediów społecznościowych, do szybkich historii. Jak zachęcić dzisiejsze dzieciaki do tego, by sięgnęły po książkę i by weszły w ten świat Akademii Pana Kleksa? Nie tylko w formie filmu, chociaż też oczywiście do czego zachęcamy, ale też w formie książki. Jak zachęcić? Wie pan co, to chyba jest tak naprawdę rola nas, dorosłych. I to, że dzieci nie czytają tyle, ile byśmy chcieli, albo w ogóle mało czytają, to jest gdzieś taka nasza wina, nasze zaniedbanie. Ja zawsze powtarzam, że kwestia jest taka, żeby podsunąć dziecku właściwą książkę we właściwym momencie, bo nie wierzę w to, że nie ma wśród książek takiej, która dane dziecko mogłaby zaciekawić. Ja mam w domu dwa egzemplarze, to znaczy dwóch nastolatków, którzy czytają. Włożyłam w to sporo pracy, rzeczywiście, żeby ten nawyk czytania w nich wytworzyć. To jest proces. Jedna książka moim zdaniem nie zmieni z dnia na dzień przyzwyczajeń dziecka. No ale jedna książka może być tą pierwszą, od której wszystko się zacznie. Więc wydaje mi się, że czytanie z dzieckiem, ale też nakłanianie dziecka, żeby czytało samo, może czytało młodszemu bratu albo siostrze na głos, to jest też taka technika, którą sama stosowałam. Chodzi o to, żeby ono czytało codziennie, bo w pewnym momencie, kiedy czyta codziennie, nagle już nie może przestać czytać, bo tak mocno wchodzi w ten świat literacki, że już nie chce przestać czytać, bo ten nawyk gdzieś tam się mocno zakorzenia i trzeba. Jeśli chodzi o Kleksa, wydaje mi się, że tempo tej historii jest bardzo takie filmowe i szybkie, więc to tempo jest dopasowane do naszych czasów i tych czasów, w których żyją dzieci, które znają. I też sobie tak myślę, że może to będzie takim momentem, czy takim elementem, który je zachęci do czytania, że wejdą w ten świat i zobaczą, że on jest właśnie taki pełen wszystkiego, pełen kolorów, zapachów, smaków, że tam mnóstwo się dzieje i że może to przykuje ich do lektury. Aby tak było, no to trzeba po książkę sięgnąć. Jest parę dni do świąt. Kleks, Nowy Początek, to myślę sobie głośno bardzo dobra okazja do tego, żeby właśnie gdzieś pod choinkę podrzucić tę książkę i zaszczepić tego bakcyla do czytania. Druga rzecz, no to też jest pytanie to, o którym pani powiedziała, ile my sami jako dorośli pokazujemy tego nawyku, bo jedno to zmuszać albo zachęcać, a drugie to pokazywać, że rzeczywiście ta książka to jest realnie absolutnie fascynujący świat. Ostatnie pytanie o film. Film, który wchodzi do kin 5 stycznia, już po świętach, po Nowym Roku. Co możemy powiedzieć o tym filmie? Co możemy powiedzieć? No myślę, że on zabierze dzieci w zupełnie inny świat. Będzie magicznie, będzie kolorowo, będzie no niezwykle z całą pewnością. Będzie towarzyszyć mu wspaniała muzyka. I myślę, że dzieciakom naprawdę będzie się podobało. A dźwignął tę rolę Tomasz Kot. Mówię o tej roli, która no była kojarzona jednoznacznie i Hedora wyła się z Piotrem Franceskim, który zresztą gdzieś tam też mruga okiem w filmie. Tomasz Kot jest wspaniały. Ja uważam, że bardzo dobrze w tej roli się odnajduje. Jest bardzo przekonujący i jest właśnie taki, jaki powinien być, że z jednej strony, no wiadomo, jest to nowa kreacja, ale z drugiej, tak jak pan powiedział, o tym mruganiu okiem, że on gdzieś jakoś tam starał się chyba, żeby ta jego kreacja nie była bardzo odległa od kreacji Piotra Franczewskiego. No właśnie, tak sobie myślę głośno jeszcze dopowiadając, że można zrobić w sumie i taki mały festiwal z panem Kleksem. Najpierw poczytać, później zobaczyć tę nową wersję, a na koniec pokazać dzieciakom, jak wyglądał pan Kleks te kilkadziesiąt lat temu. Tym samym po pierwsze spędzić wspólnie czas,
po drugie trochę odświeżyć sobie historię pana Kleksa, do którego to odświeżenia serdecznie zachęcamy i w formie książki, i w formie filmu. Pani Katarzyna Rygiel, autorka książki, opowiadała państwu o tym wszystkim, jeśli chodzi o pakiet pana Kleksa pod choinkę w sam raz. Dziękuję pięknie, pani Katarzyno. Dziękuję również. Do widzenia. 7:09. Twój początek dnia.